Sądząc po dźwięku, to właśnie rozpoczęliśmy nagrywanie. Witam Was bardzo serdecznie na prezentacji, na prelekcji, która jest takim moim swoistym pożegnaniem z ekspansją. Przynajmniej no, na tę chwilę, bo te osoby z Was, które mnie znają, to doskonale wiedzą, że ja się przypuszczalnie z ekspansją jeszcze bardzo długo nie pożegnam. A ja się nazywam Ewa Tomaszewicz. Tutaj jestem z Wami jako portal husom.pl. Jeżeli natrafiacie na husom.pl na tekst o ekspansji, to macie 100% szans, że to jest mój tekst. No i co? Przełom 2021 i 2022 roku był taki bardzo no dobry i niedobry, powiedziałabym, dla fandomu ekspansji. Dobry, bo dostaliśmy taką no, podwójną, absolutnie fantastyczną dawkę, tak? W listopadzie wyszła anglojęzyczna wersja 9. tomu ekspansji. W styczniu dzięki Markowi, przepraszam, muszę to powiedzieć, Marek jest z nami, bardzo, bardzo się tym ekscytuje. Dzięki Markowi wyszła w styczniu również wersja polskojęzyczna. Również w grudniu i w styczniu mogliśmy obejrzeć na Amazonie szósty i póki co ostatni sezon serii. Także dobry, no bo dostaliśmy podwójną dawkę. Ja też pamiętam, jak ja recenzowałam jeszcze szósty sezon serii, to pisałam z taką ogromną radością, że ja jako osoba, która po angielsku jednak nie czyta za super, no więc czekam na polskie wydanie, więc przede mną jeszcze kilkadziesiąt godzin, więc jeszcze się nie żegnam, chociaż przyznam, że miałam naprawdę serce w gardle w momencie, jak oglądałam napisy końcowe ostatniego sezonu serialu. Bo ja jestem z tych fanów, którzy no, nie lubią, jak coś się kończy, tak? No, zresztą dlatego jestem w fandomie Doctor Who, tak? Bo jak wiadomo, Doctor Who ma taki potencjał, żeby się absolutnie nigdy nie skończyć, no, chyba że świat się skończy, czego oczywiście światu nie życzymy. No i finał, serialowy finał The Expanse, zacznę od serialowego finału. On się zakończył troszkę wcześniej, on się też dopiero zakończył na szóstym tomie materiału źródłowego, plus tam też została włączona nowela czy opowiadanie The Strange Dogs. I tutaj mam wrażenie, że twórcy serialowi tak stanęli przed takim troszeczkę dylematem. Albo iść tak trochę drogą Gry o Tron, tak, to nieprzypadkowo. Właśnie tutaj wspominam Grę o Tron, ponieważ Daniel Abraham i T.I. Frank, oni też byli jednak zaangażowani w tworzenie Gry o Tron. Znaczy mieli tak naprawdę do wyboru dwie rzeczy. Albo mogli próbować szybko podomykać wszystkie wątki i albo mogli popróbować zmieścić po prostu ogromny materiał źródłowy, no w tym przypadku aż cztery tomy, w sześciu krótkich odcinkach, tak, bo ze względu na pandemię też ten szósty sezon ekspansji był znacznie krótszy. No albo mogli spróbować zrobić to, co zrobili. A, no i moim zdaniem podjęli absolutnie dobrą decyzję, tak, znaczy jakby domknęli wątek wojny rozpętanej przez Marco i Narosa. Już właśnie nie wiem, czy tutaj można mówić o wojnie. No pewnie można mówić o wojnie. Obecna sytuacja w Ukrainie sprawiła, że ja się tak w ogóle zaczęłam zastanawiać, kiedy możemy mówić o wojnie, a kiedy możemy mówić o akcie agresji, kiedy się zaczyna wojna, a kiedy się kończy, nie wiem, akt terroryzmu, agresji, jak zwał, tak zwał. No ale w każdym razie, bo ja lubię oczywiście sobie czasami dywagować. Postanowili skończyć wątek Marco i Narosa, co z mojej perspektywy było dobrym rozwiązaniem o tyle, że po pierwsze domknęło wątek, po drugie było mniej więcej zgodne w tym, co autorzy opisali w szóstym tomie. Także to też było o tyle dobre. Po trzecie, dało też, i to był ten wątek, który osoby, które nie czytały książek, tudzież nie miały okazji zapoznać się z opowiadaniami w języku angielskim, ponieważ oprócz tych dziewięciu książek też wyszło, i teraz nie powiem ile opowiadań, kilkanaście.
który w każdym razie ten wątek mógł być konfundujący tylko dla fanów serialu, tak, którzy sobie nie zdawali sprawy z tego, że jest jeszcze coś obok, ponieważ oprócz właśnie wątku wojny Marcolina Rossa dostaliśmy też wątek Lakoni, wątek lakoński, dokładnie ten taki moment, kiedy okazuje się, że te istoty, które zamieszkują Lakonię, te dziwne psy, tak, te strange dogs, tak naprawdę mają możliwości, są tak stworzone, że mogą tworzyć takie, no tutaj akurat widać takie trochę dzieciozombie. To jest szalenie istotny wątek później rozwijany w książkach, tak? To jest ten tak naprawdę moment, kiedy generał Duarte, o którym oczywiście jeszcze będę mówić, a być może właśnie wtedy wpada sobie na ten taki swój szalony, szatański, jak zwał, tak zwał, pomysł, żeby właśnie za pomocą dobrodziejstwa, może dobrodziejstwa, protomolekuły, zapewnić sobie nieśmiertelność i panowanie nad światem, jakkolwiek by to nie brzmiało. No, w każdym razie z mojej perspektywy to był dobry wybór. To był dobry wybór też dlatego, że jest szansa na ciąg dalszy. Znaczy, to jest tak, że twórcy serialu stracili platformę, tak, już Amazon nie będzie tworzył dalszych sezonów ekspansji, ale jak pewnie pamiętacie, pierwsze sezony powstały nie na Amazonie, tylko na Sci-Fi, tak, i początkowo to się miało skończyć na 3 sezonach, z koniec końców dostaliśmy aż 6, więc nie mamy powodów do niezadowolenia, tak naprawdę, ja się bardzo cieszę, że tak się stało, jak się stało, i to nie oznacza, że gdzieś, nie wiem, za jakieś 20-30 lat nie dostaniemy ciągu dalszego. Mówię o takiej perspektywie, nie wiem, 20-30 lat, bo dla mnie, pewnie jak dla wielu osób, tak, no, ekspansja ma właśnie te twarze, tak, te twarze, które teraz widzicie na ekranie. Troszkę trudno mi jest sobie w tej chwili wyobrazić, żeby miała inne, a książki jednak, w książkach jest przeskok, tak, między 6 a 7 tomem jest, między 6 a 7, dobrze myślę, tak, jest przeskok o 30 lat, także bohaterowie są już najzwyczajniej w świecie starsi, a Lakonia zdążyła, no, zrobić to, co zrobiła, zdążyła się niesamowicie technologicznie rozwinąć i zdążyła stworzyć absolutnie niezniszczalne, jakby się wydawało, statki kosmiczne, absolutnie niezniszczalną broń, czy coś, co jej zapewniło ogromną przewagę technologiczną, coś, co jej zapewniło ogromną przewagę wojenną, i coś, co jakby sprawiło, że nasz ulubiony generał, admirał, przepraszam, Winston Duarte, zrobił całkiem duży krok w jego mniemaniu na drodze do nieśmiertelności. Także dobry moment, żeby skończyć. Ja mam taką ogromną nadzieję, że gdzieś za jakieś, powiedzmy, nie wiem, 20 lat, bo w świecie ekspansji jednak bohaterowie starzeją się wolniej i żyją dłużej, więc nie musimy czekać, aż aktorzy, powiedzmy, osiągną, no, nie wiem, podobny wiek jak ich książkowi odpowiednicy. Mam nadzieję, że ktoś sięgnie po prostu jeszcze po tę sagę i troszeczkę to pociągnie dalej. Też mam jakąś taką ogromną nadzieję, że może podobnie jak z innymi uniwersami, bo dla mnie The Expanse to jest uniwersum, tak? Ja tak naprawdę życzę tym opowieściom takich losów, jakie też spotkały, nie wiem, chociażby uniwersum Star Treka czy uniwersum Gwiezdnych Wojen, że ktoś sobie sięgnie po jakieś takie opowieści poboczne. Też rozmawiałam potem dosyć długo z przyjaciółmi już po zakończeniu właśnie książki, po zakończeniu serialu, na tym etapie przynajmniej, że ja bym z przyjemnością oglądała opowieści na przykład o pasiarzach, tak, z przyjemnością naprawdę zobaczyłabym sobie jakiś spin-off o pasiarzach, to jest absolutnie fantastyczna koncepcja, to jest absolutnie fantastyczny, nie wiem, jak to powiedzieć, naród, nie wiem, czy pasiarze są narodem, czy pasiarzy nie można nazwać narodem, to pewnie jest kwestia takich bardziej rozważań socjologicznych tak naprawdę. Ja nie jestem socjolożką, ja jestem humanistką. No i obok serialu, obok 6 sezonu, który w moim odczuciu był strasznie fajny, tak? Znaczy, ja wiem, że
ludzie narzekali. A wiem, że generalnie jest takie narzekanie w ogóle, odkąd Amazon przejął ten serial, że ta akcja troszeczkę zwolniła i że jest mniej widowiskowych bitew, a jest więcej bohaterów. Dobra, to jeszcze pociągnę ten wątek, który już o nim wspomniałam. Jest. W moim odczuciu ekspansję można czytać na bardzo wiele różnych sposobów, co jest też, wydaje mi się, kluczem do jej sukcesów. Tak? Można się skupić na tym wątku fantastyczno-naukowym. A jak najbardziej, znaczy jakby to jest coś, co ja absolutnie chłonęłam jeszcze sobie właśnie, oglądając serial, to takie, nie wiem, drobiażki jak Whisky, nie wiem, czy zauważyliście na przykład w 5. sezonie, Whisky grała bardzo dużą rolę, a konkretnie Whisky nalewana tudzież pita w różnych okolicznościach, tak? Ava Sarala nalewająca sobie jej mosowi Burtonowi Whisky na lunie, gdzie ona no jednak troszeczkę wolniej płynie do tej szklanki. Kamina Dramer, tak, pijąca sobie trunek, który miała wypić ze swoim ulubionym piratem, pijąca go sama, ponieważ on oczywiście zginął, też w warunkach nieważkości. No i w końcu Ziemia, tak, gdzie też to wygląda zupełnie inaczej. Znaczy to, co mówię, to są takie drobiazgi, ale oczywiście tego jest dużo więcej. Znaczy chociażby to, że ja mam na przykład teraz ogromny problem z oglądaniem, nie wiem, Star Treka czy jakiejkolwiek innej kosmicznej sagi, bo nie rozumiem, czemu oni przy takich niesamowitych prędkościach oni sobie stoją na tych statkach kosmicznych, jak oni mogą stać, tak? To jest niemożliwe, żeby oni stali, tam jest potworne przeciążenie, jak oni tak pędzą. Także gdzieś ekspansja mnie tą swoją taką adekwatnością, akuratnością naukową zmieniła moje oczekiwania, tak? Sprawiła, że ja też zaczęłam postrzegać zupełnie inaczej różne rzeczy. Można ją kochać za politykę, tak? Za te wszystkie wątki polityczne, za te rozgrywki między politykami a korporacjami, za różne drogi do osiągnięcia celu, też różne drogi, nie wiem, do osiągnięcia pokoju, to jak sobie różne osoby właśnie myślą, w jaki sposób można osiągnąć pokój, tak? To skoro już chociażby o tym powiedziałam, nie będę się nad tym rozwodzić, bo też wiem, że mam tyle czasu, ile mam. Można ją też kochać za aspekt ludzki i to jest, przyznam, to, co ja najbardziej lubię w ekspansji, to jest ten aspekt ludzki, dlatego mnie te amazonowe serie o tyle nie przeszkadzają, że one są szalenie skupione na bohaterach, one są szalenie skupione na emocjach bohaterów. I koniec końców jest to jeden z wyborów, które można było podjąć, tak? Można było dać więcej statków kosmicznych, bitew, emocji, knowań politycznych, a można było bardziej się troszeczkę przypatrzeć bohaterom, dlatego dla mnie ten wybór jest jak najbardziej w porządku. 9. tom, Upadek Lewiatana, dla odmiany, no, nie opowiada, znaczy domyka tak naprawdę, powiedziałabym, ten główny wątek, tę główną historię, którą spodziewaliśmy się, że domknie. Czyli w końcu domyka kwestię protomolekuły, kwestię twórców protomolekuły i kwestię tej tajemniczej siły, którą też sobie można bardzo różnie interpretować i bardzo różnie czytać, która ich zniszczyła i która zagraża ludzkości, tak? Zagraża ludzkości, ponieważ ludzkość weszła na drogę, która bezpośrednio też zniszczyła twórców protomolekuły, tak? Więc to jest, powiedziałabym, ten najważniejszy wątek. Są też wątki poboczne, tak, bo cały czas jest problem z Lakonią. Wydaje się, i przyznam, że to było dla mnie zaskoczenie, jak to czytałam, wydaje się, że problem Lakonii został już no, w miarę rozwiązany i będzie się można skupić na kwestii, że tak znowu posłużę się porównaniem do Gry o Tron, tak? Gry o Tron to jest to wszystko, co jest za murem i co zagraża ludziom, no to tutaj też powiedziałam, że właśnie gdzieś tam za murem jest ta siła, która zniszczyła twórców protomolekuły. I wydawało mi się, że skupimy się przede wszystkim na tym i przyznam, że twórcy mnie zaskoczyli. Znaczy bardzo, bardzo mnie zaskoczyli powrotem admira Duarte, bardzo mnie zaskoczyli w ogóle rolą, którą on tam odegrał.
To nie będzie spoilerowa prelekcja, od razu mówię. Zakładam, że ktoś jeszcze może być w troszeczkę innym miejscu z czytaniem, więc nie będę dokładnie mówić absolutnie, jaką rolę odegrał. Natomiast to mnie zaskoczyło. A jeśli miałabym powiedzieć, jakby czy spełniła moje oczekiwania, absolutnie spełniła moje oczekiwania. Ja też słyszałam, że tam były takie stwierdzenia, że to zakończenie było takie animkowe. Bardzo mi się spodobało to słowo. Natomiast dla mnie ono jest bardzo spójne, tak? Jeżeli ktoś czyta uważnie, jeżeli ktoś, nie wiem, kocha wątek Josephusa Millera, nie wiem, czy jest ktoś, kto nie kocha wątku Josephusa Millera, no to myślę, że też to zakończenie bardzo, bardzo się spodobało. Z wielu powodów, chyba nie będzie dużym spoilerem, jak powiem, tak, on wraca, bo to we wszystkich recenzjach słychać, tak, on wraca, ale też to nie jest jedyne nawiązanie do jego wątku i tutaj już w tym momencie zatrzymam. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to jest to, że ten tom jest taki strasznie kameralny. Znaczy, wydawać by się mogło, że w momencie, jak walczymy z zagrożeniem, które już nie jest, powiedzmy, zagrożeniem ze strony, powiedzmy, jednego układu słonecznego, jednej planety, jednego Marco i Narosa, no to już tylko mówimy o sile, która jest zdolna niszczyć tak naprawdę całe życie w układach słonecznych, tak? Która walczyła z siłą, tak? Taką siłą byli twórcy molekuły, protomolekuły, którzy byli w stanie też zamykać w ogóle wrota do tych swoich światów, którzy w ogóle byli w stanie tworzyć te pierścienie, że to będzie taka dosyć duża opowieść, tak? Powiedziałabym taka, no, epicka, tak? Używając tego popularnego słowa. Natomiast ta opowieść jest, dla mnie przynajmniej, ona była niesamowicie kameralna. Tak, tam tak naprawdę niewiele się działo, w sensie takim, że co tam mieliśmy? Mieliśmy akcję na kilku tak naprawdę statkach kosmicznych. Większość akcji odbywa się w tym obszarze tych pierścieni, tak? W tych wrotach pierścieni. Jest tam absolutnie śladowa liczba intryg politycznych. Jest kilkanaścioro bohaterów, ale to absolutnie wystarczyło, tak? Znaczy, absolutnie ta opowieść domyka praktycznie wszystko, co w moim odczuciu powinna była domknąć. Zostawia oczywiście sobie jakąś furteczkę na przyszłość. Miałam żal, tak naprawdę miałam żal, ale to już od paru dobrych tomów miałam żal o zgubienie jednego bohatera. Natomiast kto tutaj był chwileczkę wcześniej, to już usłyszał od Marka, od tłumacza ekspansji, który z nami tutaj jest, że wróci, tak? Że w tych opowiadaniach, które, uwaga właśnie, bo tego nie powiedziałam, że w marcu w polskim przekładzie ukażą się jeszcze opowiadania ze świata ekspansji, że właśnie ta jedna postać, czyli Filip Inaros, on się pojawi, tak? Ja się z tego osobiście bardzo cieszę, bo miałam też takie poczucie, że twórcy go zgubili. W końcówce książki pada taki cytat, który mi się jakoś bardzo spodobał i który w moim odczuciu jest takim bardzo pięknym podsumowaniem właśnie tego ludzkiego wymiaru ekspansji, na który ja najbardziej zwracam uwagę, tak jak już powiedziałam, tak dla mnie ta część jest najistotniejsza i jakoś tak najbardziej łapiąca za serce na przeróżne sposoby, chociaż jakby mimo zakończenia, które właśnie miało być takie, tak, że mogliśmy osiągnąć naprawdę niesamowite rzeczy i niesamowite cuda, gdybyśmy byli tylko trochę lepsi niż, jak się okazało, jesteśmy. Oczywiście te słowa padają w określonym kontekście, ale dla mnie one bardzo w ogóle super podsumowują wszystkie te opowieści. Mimo to, że to są takie bardzo, bardzo pesymistyczne słowa, wydawać by się mogło, to dla mnie, tak trochę spoilerując końcówkę mojej prelekcji, dla mnie ekspansja zawsze była i nadal pozostaje jednak opowieścią o nadziei. Ja sobie jeszcze będę do tego wracać, natomiast zanim powiem o nadziei, to chciałabym powiedzieć o tych cudach, tak? Bo jednym z takich leitmotivów mojej prelekcji jest to,
Dlaczego ja właściwie tę ekspansję tak strasznie kocham? Nie boję się tego słowa. Bo ona opowiada właśnie o takiej przyszłości, o przyszłości pełnej cudów, która nadal wydaje się szalenie prawdopodobna. Dlaczego mówię o cudach? Tutaj sobie nawiążę do takich malutkich badań, które my zrobiliśmy. My tam pracuję na co dzień w wydawnictwie edukacyjnym, także my jako wydawnictwo edukacyjne zrobiliśmy takie badanie wśród dzieci, wśród uczniów klas 1-8 szkół podstawowych, gdzie pytaliśmy ich o przyszłość. Pewnie takie badania były zresztą nieraz robione, natomiast ja te znam, więc się do nich odwołuję. Spytaliśmy dzieci o trochę rzeczy. Spytaliśmy na przykład o to, jacy ludzie będą w przyszłości, tak? Czy oni będą lepsi, czy będą gorsi, czy będą tacy sami. I dzieci stwierdziły, że w przyszłości ludzie będą lepsi i że ludzie będą raczej dobrzy. A jak spytaliśmy o ich takie największe marzenia i takie największe właśnie cuda, które mogłyby nam przyszłość przynieść, to one wymieniły kilka rzeczy, które mi bardzo mocno w ogóle zagrały z tym, co ja czytam z ekspansji, tak? Zakończenie konfliktów, zakończenie wojen, pokój, leki na wszystkie choroby, czyli ten cud związany z postępem medycyny, ekologia. To jest też, co bardzo, bardzo silnie dzieciaki zajmuje, to jest ekologia. I kwestia podróży kosmicznych, chociaż wyobraźcie sobie, że akurat podróże kosmiczne w ogóle nie były na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu było zakończenie konfliktów i na pierwszym, powiedzmy drugim miejscu też bardzo, bardzo wysoko były właśnie te wszystkie odkrycia medyczne. Potem była ekologia, potem były podróże kosmiczne. I tak sobie myślę, że troszkę jest tak, że ekspansja właśnie jest ustawiona w takich czasach, gdzie te cuda, no nie wiem, wymieniane przez dzieci, które myśmy badali, tak, ale to zresztą te cuda, które mam wrażenie u wszystkich osób, które gdzieś się fascynują science fiction, które fascynują się fantastyką, cały czas przychodzą do głowy, tak, jeżeli patrzymy sobie tak optymistycznie, staramy się patrzeć optymistycznie w przyszłość, staramy się myśleć o tym, co optymistycznego, bo ona mogłaby nam przyszłość przynieść, żeby było po prostu trochę lepiej, to też nam pewnie gdzieś tam przychodziły do głowy. Ja zresztą też, jakby pracując w wydawnictwie edukacyjnym, głęboko wierzę, że czasami powinniśmy słuchać dzieci, że dzieci wiedzą lepiej, dzieci wiedzą więcej. Oczywiście dzieci też teraz widzą bardzo, bardzo wiele okropnych rzeczy, ale też dzieci doskonale diagnozują jakby problemy, które my mamy. No i teoretycznie, tak zupełnie paradoksalnie właśnie ten świat ekspansji, on jest światem, gdzie te cuda nastąpiły, tak? Jest pokój na Ziemi, przynajmniej jest pokój, tak? Mamy Organizację Narodów Zjednoczonych, która sobie rządzi zjednoczoną Ziemią. Na Ziemi nie ma wojen, na Ziemi, tak, będę bardzo mocno podkreślać, więc wydaje się, że ten cel został osiągnięty, oczywiście nie został osiągnięty, wszyscy wiemy, że ekspansja jest jednak opowieścią nie o czasach pokoju, ale o czasach konfliktów i o czasach wojen, natomiast jaka tutaj jest, znaczy nie powiedziałabym, że to się bezpośrednio łączy, tak, jaka tutaj jest cena pokoju, tak, jest oczywiście pokój, ale jest bieda, tak, są podziały społeczne, a Ziemia jest oczywiście potwornie przeludniona, Ziemia cierpi na brak zasobów, znaczy no to jest jeden z powodów, dla których w ogóle ludzie postanowili jednak trochę ten kosmos podbić, tak, to jest ta kwestia, żeby znaleźć dla nas miejsce i znaleźć zasoby, których nam brakuje. Ziemia jest miejscem, gdzie edukacja jest dostępna tylko i wyłącznie dla pracujących, natomiast reszta niech sobie żyje na dochodzie podstawowym. Na tę chwilę nam się dochód podstawowy wydaje całkiem dobrym pomysłem, tak? Znaczy mówię nam, no, osobom o poglądach lewicowych, ja niewątpliwie jestem osobą o poglądach lewicowych, natomiast no, dochód podstawowy tak naprawdę oznacza, że
do tych wszystkich cudów nie masz dostępu. Tak, ja sobie do tego jeszcze za kawałeczek wrócę. No i jest oczywiście tak, jest pokój na ziemi i jest wszechwładza korporacji. Tak, znaczy tak naprawdę troszeczkę nie wiadomo i to szczególnie w tych pierwszych tomach, w tych pierwszych sezonach też do końca nie wiadomo, czy ziemią rządzi ONZ, czy ziemią rządzą korporacje. Ja tutaj akurat wróciłam obrazek z Ilusa, tak, z tej nowej ziemi, gdzie, prawda, uchodźcy, uwaga, uchodźcy, pasiarcy, uchodźcy z Ganymedesa postanowili sobie po otwarciu pierścieni stworzyć nowe miejsce do życia, tak, bo oni nie mają gdzie żyć, oni stracili wszystko i oczywiście może nie natychmiast, ale bardzo szybko przybywa do nich misja naukowa, ale też misja korporacyjna, żeby uniemożliwić, znaczy no, uniemożliwić im, żeby tak naprawdę realizować swoje własne interesy, tak, no bo to nie może być tak, że uchodźcy, prawda, będą sobie po prostu zajmować nową planetę. Tutaj wszystko jest bardzo mocno, nie wiem, zbiurokratyzowane i też wszystko jest bardzo mocno liczone na zyski, że też sobie jeszcze pominę, bo widzę, że ja jak zwykle dużo gadam, a czasu mam coraz mniej, że pominę jakby inne kwestie. Oczywiście też ta władza korporacji bardzo mocno jest istotna w pierwszych tomach, w pierwszych częściach, przy samym zarysowaniu konfliktu, tak, gdzie ten cały konflikt, ten cały pozorowany, tak naprawdę ta pozorowana na początku wojna między, pozorowana, przepraszam, pozorna wojna między Ziemią a Marsem tak naprawdę okazuje się być efektem spisku Jules'a Pierre'a Mao, tak, wielkiego, nie wiem, no, ziemskiego oligarchy, kapitalisty, przedsiębiorcy, jak zwał, tak zwał, który prowadzi badania nad protomolekułą. Tak, i konfliktuje ze sobą, prawda, próbuje ze sobą skonfliktować Ziemię i Marsa, próbuje wywołać wojnę, próbuje wywołać konflikt, żeby przykryć swoje knowania, przykryć swoje działania, tak, no więc też pytanie tak naprawdę, czy tam rządzi Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy tam rządzą bogaci, czy tam rządzą pieniądze, czy tam rządzi Jules Pierre Mao. Postęp technologiczny, oczywiście, postęp technologiczny. Podróże kosmiczne to jest ta pierwsza myśl związana z postępem technologicznym. Tu akurat na obrazku macie statek Solomona Epsteina, tak, tego wynalazcy silnika Epsteina, który w ogóle zrewolucjonizował podróże kosmiczne w ekspansji i sprawił, że ludzkość, a to jeszcze nie ten slajd, że ludzkość poza ten swój pierścień, asteroid mogła wylecieć, tak. Postęp technologiczny rozumiany jako podróże kosmiczne jak najbardziej, ale też jako postęp medyczny, tak? To jest coś, co mnie absolutnie też urzekło w ekspansji, to jest, no to są te lekarstwa na wszystkie choroby, łącznie ze starością, która jak wiemy nie jest chorobą, tylko jest jakimś takim naturalnym cyklem życia. No i oczywiście, że jest postęp technologiczny i jest opcja, żeby sobie, nie wiem, wyhodować nową kończynę, albo można sobie wyhodować nowy kręgosłup, no pod warunkiem, że masz do tego dostęp, tak, to wcześniej pokazywałam ten obrazek z Ziemi, to jest ten obrazek, kiedy Bobby Draper odwiedza po raz pierwszy Ziemię i trafia przez niechcący do właśnie dzielnicy, gdzie mieszkają ludzie, których no nie stać na tak naprawdę jakiekolwiek zdobycze medycyny, tak, dla nich problem jest zdobycie najzwyklejszych w świecie leków, ale też na przykład w szóstym sezonie jest jeden z członków rodziny Kaminy Draper, tak, w serialu to akurat była Kamina Draper, która miała tę swoją cudowną, poliamoryczną, kujową rodzinę, który traci rękę, no i trochę go nie stać na to, żeby zamiast tego sobie, prawda, wyhodować nową rękę. On może dostać, też tam się z tego co pamiętam się jakieś tam zakażenie, wydzieranie zakażenia i tak dalej, też w ogóle w pierwszej części serialu dla odmiany jeszcze w załodze Holdena, tej pierwszej pierwotnej załodze Holdena jest sytuacja, że no,
odrastająca ręka, fajnie, no ale ciebie, mój drogi, stać tylko na, nie wiem, protezę. Tak, znaczy tu akurat widzimy kręgosłup kabiny Dramer. To jest w ogóle niesamowite, tak? To jest świat, w którym, kurde, można sobie wyhodować nowy kręgosłup. No tylko, że niestety ze świadomością taką, że to nie jest dla wszystkich. Ekologia, tak? Jak najbardziej. Znaczy, ja mówię, no te rzeczy, o które pytaliśmy dzieci, no to jest zupełny przypadek, że to się wszystko zgrało. Ekologia, znaczy mnie absolutnie urzekła kwestia recyklerów, tak? Tak, że tam się w ogóle, tam się wszystko recyklinguje, że do recyklerów wrzuca się jedzenie, wrzuca się talerze, wrzuca się, nie wiem, kombinezony, wszystko można recyklingować, też tu już nie ma jakiegoś marnowania zasobów, tutaj się wszystko przetwarza, to też jest w tych ostatnich tomach ekspansji strasznie fajne, jak Naomi Nagata żyje sobie w takich kontenerach, które są przenoszone ze statku do statku i ona tak naprawdę z tym, co jest w tym kontenerze, że może sobie żyć z tego, co tak naprawdę sama wytwarza w większości, ona sobie może na tym żyć kilka dobrych lat, tak? Mamy taki postęp technologiczny, że jesteśmy w stanie przetwarzać i wtórnie, powtórnie wykorzystywać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz po prostu wszystko. Tylko że to podejście, to widać bardzo mocno, że podejście ekologiczne przyszło bardzo późno. Tak, przyszło nie dlatego, że uznaliśmy, że niszczymy planetę, więc musimy o nią mocniej zadbać, tak, tylko ono przyszło dlatego, że zasoby zaczęły się niesamowicie kurczyć, no i Ziemia jest szalenie uprzemysłowiona. Brak zasobów też jest na przeróżne sposoby pokazywany. Ja ostatnio sobie robiłam rewatch pierwszego sezonu ekspansji i tam jest ten moment fantastyczny, kiedy James Holden odkrywa kawę, prawdziwą kawę. I po prostu jest cała celebracja związana z tą kawą. No w każdym razie Ziemia tak naprawdę składa się w większości z fabryk zasobów, z ogromnych takich farm. To, że rodzice Holdena, prawda, są kolektywem rolniczym, tak, tutaj akurat właśnie widać ich ten, widać ich domeczek, to jest bardzo, bardzo rzadka rzecz wówczas na Ziemi. Oni też zresztą bardzo mocno walczą o to, żeby móc właśnie sobie tę swoją farmę utrzymać. Równość. To ja sobie dodałam od siebie, tak? To tak jak zabawnie Magda Stonawska też z Kusom powiedziała nam w którymś momencie, jak się zastanawialiśmy, jakie prelekcje chcielibyśmy jako Husom zgłosić, no to jakby, no tak, no oczekuje się od nas. W końcu mamy ten tęczowe logo o tym, że będziemy mówić o równości, no ale zresztą też nie dlatego o tym mówię, że tego się ode mnie oczekuje. Dla mnie to jest szalenie ważny i w ogóle szalenie akurat piękny aspekt ekspansji, że tam mamy równość rozumianą na bardzo wiele sposobów. Tak? Mamy równość o tyle, że każdy model rodziny jest w porządku. Zresztą to też jest bardzo fajnie naukowo wytłumaczone, dlaczego na przykład rodziny poliamoryczne, czy właśnie takie rodziny jak rodzina Holdena, gdzie on ma 8 rodziców, dlaczego one nie tyle się pojawiły, bo akurat takie rodziny, wiadomo, zawsze były i zawsze będą, ale też dlaczego stały się jakimś takim powszechnym modelem. Znaczy kwestia tego, że na Ziemi, żeby mieć dziecko, to trzeba być najzwyczajniej w świecie bardzo zamożnym człowiekiem, w związku z tym ludzie, żeby mieć dzieci, na przykład zbierają się w 8 i właśnie mają w 8 jedno dziecko, tak, to są rodzice Holdena. Kwestia tego, że jak podróżujesz w kosmosie i to jest bardziej właśnie rodzina Kaminy Dramer, to spędzasz czasami lata, całe lata z tymi samymi ludźmi na statku, więc siłą rzeczy znaczy możecie się stawać różnego rodzaju rodzinami, albo taką rodziną, jaką w moim odczuciu zawsze była załoga Rosynanta, zresztą nie tylko w moim odczuciu. W Prochach Babilonu jest taki moment, kiedy Bobby Draper mówi, że oni są dla niej bliżsi niż jej biologiczna rodzina, tak? Amos to jest dla niej taki szorstki starszy brat, Clarissa to jest taka irytująca młodsza siostra, James i Naomi to są rodzice.
Aleks to jest jej najlepszy przyjaciel, z którym by się chciała zestarzeć, chociaż tak naprawdę nigdy nie widziała go nago, tak? Więc to jest taka tego typu rodzina z wyboru, albo też właśnie rodzina poliamoryczna, jak rodzina Kamienie Draper. Zresztą tam mam całą masę takich rodzin, tak? Mamy przecież tę rosyjską pastorkę, tak? Która ma żonę, która ma dziecko. Więc pod tym względem jest absolutnie cudownie. Cudownie jest też, jeśli chodzi o różnorodność etniczną, a też, no powiedzmy, taką troszeczkę różnorodność międzyplanetarną, chociaż tu już nie jest tak łatwo. To jest jeden z powodów, dla których pewnie załoga Rosynanta jest taka wyjątkowa, bo przecież właśnie w jej skład weszła i pasiarka, i wszedł ziemianin, i wszedł ktoś jednak z takiej troszeczkę wyższej klasy jak James Holden, i ktoś, kto właśnie jest zdecydowanie z tej niższej klasy społecznej, jak Amos Barton, jest Marsjanin, Alex, więc tutaj też mamy taką absolutnie cudowną różnorodność, ale no właśnie, ta różnorodność już nie do końca jest akceptowana. Więc z jednej strony mamy taką różnorodność, która gdzieś jest dla mnie strasznie istotna i niesie mi taką nadzieję, a z drugiej strony właśnie mamy całą masę uprzedzeń w tym świecie, a te uprzedzenia są kierowane w stosunku do pasiarzy, tak? Też pomijając kwestie podziałów biedni, bogaci, ale też no to im się obrywa, tak? To oni są tymi chudzielcami, to oni cierpią z powodu stereotypów. Jest dużo takich scen, ja widzę, że mam 10 minut, więc pojadę szybciej. Podbój kosmosu, tak, to jest kolejny właśnie ten element, ten cud, który wydarza się w ekspansji, a tutaj akurat tu widzimy ten właśnie cudowny rozszerzający się kosmos, tak, tutaj zaczęliśmy latać właśnie dzięki silnikowi Epsteina, tak, wcześniej ten pas asteroid, o, kończył się tutaj. Tu mamy marsjańskie właśnie społeczeństwo, takie zupełnie inne niż ziemskie, bo takie bardzo wykształcone i żyjące na takim bardzo wysokim poziomie. No a z drugiej strony mamy, po pierwsze, tak naprawdę wraz z podbojem kosmosu i wraz z tym poszukiwaniem zasobów powstali pasiarze, tak? Czyli powstali pariasi ludzkości, z którymi można, jak wiadomo, robić wszystko. Na przykład można zabić 100 tysięcy pasiarzy na Erosie w ramach eksperymentu medycznego. Tak, to znaczy jakby podbój kosmosem, podbojem kosmosu, natomiast to nie znaczy, że nagle to rozwiązało wszystkie nasze problemy, to też nie znaczy tak naprawdę, że my chcemy te wszystkie problemy rozwiązać. No i kolejny cud to są odkrycia. Dwa bardzo istotne odkrycia ze sobą bardzo mocno powiązane. Pierwsze odkrycie to jest odkrycie protomolekuły. I drugie odkrycie, oczywiście powiązane z nią, to jest odkrycie pierścieni do innych układów słonecznych, pierścieni, które umożliwiają się szalenie szybko przemieszczać w kosmosie i tak naprawdę go podbić. No, związane oczywiście z protomolekułą. I cóż idzie za tymi odkryciami? Znaczy, to jest niesamowite, że protomolekuła, tak? Odkrycie protomolekuły to jest ten moment, w którym ludzie po raz pierwszy stykają się z dowodem na to, że istnieje jakieś życie pozaziemskie, tak? Jakieś inteligentne życie pozaziemskie, a czy z czymś, czego absolutnie nie są w stanie zrozumieć. A i co się dzieje? Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, jest taka, no to w takim razie możemy dzięki temu się uzbroić. To w takim razie ta protomolekuła nam się fantastycznie przyda do przemysłu wojennego. Tak, możemy oczywiście dawać sobie mydlić oczy Żulowi, Pierowi Mao i też innym jego apologetom, że no tak, ale ta protomolekuła to pozwoli nam nie uleczyć wszystkie choroby i tak dalej. Pomyślcie, co możemy osiągnąć. Skoro ich takim pierwszym podstawowym celem jest tworzenie nadludzi. Ja tu zupełnie nieprzypadkowo dałam właśnie dziewczynkę, na której były robione eksperymenty, tak? To znaczy, jakby żebyśmy sobie pasiarską dziewczynkę jak najbardziej, żebyśmy sobie jakby zrozumieli, z czym mamy do czynienia. Ludobójstwo.
To też, to są jeszcze też obrazki z pierwszych sezonów, to jest właśnie obrazek z tego, jak całego Erosa zamieniono w stację badawczą. No nie, to nie jest stacja badawcza. Po prostu zarażono 100 tysięcy osób protomolekułą, żeby zobaczyć, jak ona właściwie z ludzkim organizmem będzie sobie, prawda, radzić i jak ona się będzie rozwijać. No i w końcu totalitaryzm, tak? I w końcu się troszeczkę przenosimy do tych 7 ostatnich tomów, bo to, co zrobiła Lakonia z protomolekułą i to, co Lakonia zrobiła z tym fantastycznym odkryciem, no to oczywiście postanowiła się rozwinąć technologicznie, ale to jej nie wystarczyło. Po prostu czekali na taki moment, tak, te wrota Lakonia, no właśnie tam w tym systemie pierścienia czekają właśnie na taki moment, kiedy będą mogły z nich wychynąć statki, które się same naprawiają, fantastyczna sprawa, które w ogóle będą w stanie podbić w ogóle cały wszechświat, będą potrafiły podbić wszystkie układy słoneczne. Znaczy, trudno jest mi powiedzieć, jakby po co, tak? Znaczy, jakby to jest coś, co jest robione z tym absolutnie fantastycznym odkryciem ludzkości. Oczywiście Duarte to jest w stanie jakoś umotywować, tak? Na tej zasadzie, że lakoński porządek jest najlepszym porządkiem i to nie jest tak, że oni chcą podbijać cały świat, to nie jest tak, że oni chcą, prawda, wszystkich wymordować, oni chcą przynieść ten lakoński porządek innym światom. Jeżeli ktoś się poddaje, to oni go przecież nie atakują, co czy ja w ogóle nawet nie będę się kusić o robienie paralel, bo paralele są takie dosyć oczywiste w tym przypadku, tak? No tutaj mamy obrazek z filmu właśnie, ten sympatyczny pan z brodą, to jest generał Winston Duarte, który rozmawia, prawda, z małą dziewczynką, no taki miły, sympatyczny dyktator, a miły, sympatyczny morderca, który oszalał na punkcie tego, że chciałby osiągnąć nieśmiertelność i też chciałby przynieść zbawienie całemu światu, tak? To znaczy, nie spoilerując, jego pomysł na przynoszenie zbawienia całemu światu wraca sobie jeszcze w 9 tomie. Jego początkowy pomysł jest taki, że on ma być nieśmiertelny i ma zawsze stać na czele Lakonii, ponieważ jakby jedynym sposobem, dla którego Lakonia może sobie zapanować nad światem, to jest właśnie to, że będzie miała, ja przepraszam, pozwolę sobie, Lenin wiecznie żywy, no po prostu. Tak, znaczy no Lenin, Hitler, każdy dyktator tak naprawdę, dobra, Lenin nie był dyktatorem, przepraszam bardzo, Stalin wiecznie żywy, tak powinnam powiedzieć w tym przypadku. Jedynym sposobem jest właśnie posiadanie nieśmiertelnego króla galaktyki. Zostawię sobie w spokoju wojnę Marco i Nerosa, ponieważ troszkę nie mamy na to czasu, już w tej chwili, nawet więcej. Przejdę sobie tak naprawdę do ostatniej części. Dlaczego powiedziałam na samym początku, że dla mnie ekspansja jednak jest taką opowieścią o nadziei? Ponieważ ja się troszeczkę nie zgadzam z tym, nie zgadzam się troszkę ze słowami Naomi, że byłoby lepiej, gdyby ludzie byli trochę lepsi. Tak naprawdę ludzie są lepsi i ludzie są nawet bardzo dobrzy w ekspansji. I to jest coś, co się tak naprawdę przewija przez wszystkie części, przez wszystkie tomy. To, że to nie korporacje, to nie politycy, rozumieni jako masa, to nie wiem, to nie ONZ, to nie dyktatorzy zmieniają świat, tylko jednostki. Jednostki, które właśnie potrafią być trochę lepsze. I to jest dla mnie to takie przesłanie, które jest najbardziej istotne właściwie w całej opowieści, żeby tak nie wymieniać teraz wszystkich, parę już wymieniłam, ale żeby nie wymieniać teraz wszystkich, to skupię się na kilku.
Ten obrazek akurat wybrałam właśnie ze względu na to, że on do niego nawiązuje bardzo mocno dziewiąty tom, tak, końcówka dziewiątemu tomu, ale absolutnie nic nie spoileruje. Tak. Taką osobą, która dochodzi do tych osób, które są trochę lepsze, są dobre i starają się zmienić tę rzeczywistość, taką osobą, która do nich dochodzi właśnie w dziewiątym tomie, to jest między innymi doktor Elvi Okoye, którą poznajemy po raz pierwszy w czwartym tomie, która pracując dla generała Duarte, jednocześnie właśnie dzieli się, pracując nad tym, by no, ocalić Ziemię, tak? Znaczy, przepraszam, ocalić świat przed tymi, którzy zniszczyli twórców protomolekuły, szukając jakiegoś właśnie sposobu, jednocześnie dzieli się wynikami swoich badań z ruchem oporu, tak? Co okazuje się absolutnie kluczowe dla zakończenia, które mamy w dziewiątym tomie, tak? Więc to jest jedna z takich osób, która jest właśnie taka trochę lepsza. Też ten pierwszy obrazek, tak? Bardzo istotny dla odmian, dla tej części serialowej. To jak właśnie pasiarze i w tym wypadku Ziemia, no ale też Mars postanowią współpracować mimo tych wszystkich różnych strasznych rzeczy, które wydarzyły się po drodze, mimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które ludzie zrobili pasiarzom, tak? Postanawiają współpracować. Oni też są trochę lepsi, a i też dzięki temu udaje się zakończyć wojnę między nimi, ale też uwaga, i to jest bardzo ważne, w sumie całe 30 lat powiedziałabym do opisania, nie tylko udaje się zakończyć konflikt między Marsem i Ziemią, a pasem. Udaje się też tak naprawdę stworzyć porządek, w którym w końcu pasiarze nie będą mieli tak naprawdę powodu, żeby walczyć, tak? W którym oni są w końcu równo traktowani. Tak? Więc to nie jest tak, że ludzie nie są trochę lepsi, oni są trochę lepsi. No i w końcu oczywiście nasza cudowna załoga Rosynanta, tak, która też w końcówce tutaj Holden, bohater, którego kochamy nienawidzić lub nienawidzimy kochać. Ja się mimo wszystko do niego przez te wszystkie tomy i przez te wszystkie serie w końcu przekonałam. On też na końcu okazuje się być jednak trochę lepszy. Ja też gdzieś wspomniałam po drodze o innych bohaterach, o Filipie i Narosie, który też potrafił jednak wyzwolić się spod tej władzy ojca. Gdzieś tam po drodze na przykład pojawia się, to dla odmiany, on jest w serialu bardzo ważny, Praxa Dykmenk. To jest naukowiec, który mimo różnych rzeczy, które mogą mu się przydarzyć, postanawia się podzielić zasobami z głodującą ziemią. On też jest trochę lepszy. To jest wspomniana, nie wiem, Kamina Dramer, czy już bardziej książkowa Mikio Pa, która postanawia jakby nie brać do końca udziału w tym konflikcie, nie wiem, Inarosa z Ziemią i Marsem, ale właśnie pomóc głodującemu pasowi. Znaczy tam jest cała masa takich, ja bym się jednak pokłóciła o stwierdzenie, że właśnie w takich momentach koniec końców mamy przełom akcji i koniec końców mamy właśnie to, że ci, których uważamy za dobrych, czy ci, którzy są trochę lepsi, że oni jednak wygrywają. Więc ja też się o tyle właśnie z tym cytatem nie do końca zgadzam. Znaczy, dla mnie ekspansja jest opowieścią właśnie o dobru, o nadziei, o tym, że jednostki, dobre jednostki naprawdę potrafią odmienić losy świata, i że czasami jednak to tylko trochę lepsi najzwyczajniej w świecie wystarczy. I przekroczyłam czas o minutę, więc teraz sprawdzę, czy wy tu w ogóle jeszcze jesteście. Jesteśmy. Co? Pokaż idę fixa, bo bardzo chciał się przyłączyć. Ojejku.
Wiesz co, ale Idefix gdzieś łazi po prostu. Nie wiem, mam teraz wziąć i przynieść psa. Może chcielibyście coś skomentować? Ja myślę, że to ważne, ale no nie musisz wstawać. Może byście chcieli coś skomentować, zapytać. Ja przepraszam, że ja się troszeczkę motałam. Ja przyznam, że trochę pewnie jak my wszyscy. Jestem trochę taka rozedgana i trochę zestresowana generalnie rzecz biorąc, wszystkim, co się dzieje. Trochę.